Pacer. Ciągły zgiełk budowanej zaledwie kilkaset metrów od mojego nowego mieszkania linii kolejowej, zaczynał doprowadzać moje przyzwyczajone do spokoju wiejskiej posiadłości uszy do szału. Przez kilka pierwszych tygodni marzenie o zostaniu dziennikarzem dużej gazety utrzymywało we mnie motywację do przekonania się do miejskiego życia. Korzystałem z niego jak tylko mogłem. Regularnie odwiedzałem teatry i kino. Poranki spędzałem w kawiarniach, a wieczory w gustownych barach. Prace przerywałem na spacery po oświetlonych latarniami parkowych uliczkach. Jednak uroki te całkowicie blakły w starciu z koniecznością przebywania w ciągłym hałasie rodzącej się metropolii. Krzyki, warkoty silników maszyn. I robotnicze gwizdki nie cichły nawet na moment. Takie warunki nie dawały szans na napisanie jakiegokolwiek tekstu traktującego o czymś innym niż postępy w budowie. Nawet stary rynek, obsiany kamienicami mieniącymi się letnimi kolorami, pyszne tarasy płaskorzeźbami i kolumnami, zdawał się przyćmiony wszechobecnym postępem. Któregoś popołudnia Poranną kawę i próbę ułożenia sobie w głowie artykułu o pradawnych kryptach, rzekomo kryjących się pod podłogami tutejszej kolegiaty, przerwał mi umorusany robotnik. Oświadczył bezceremonialnie, że musimy wszyscy opuścić lokal, ponieważ przypadkiem uszkodzili biegnącą pod nim rurę. Wyraźny zapach szamba, który wpadł do lokalu wraz z tym posłańcem. Dość dosadnie potwierdzał jego słowa. Uznałem, że nie jestem w stanie tak dalej funkcjonować. Ja i miasto musimy zrobić sobie od siebie przerwę. Okutałem się płaszczem, ponieważ wiosna była jeszcze zimna, zabrałem w torbę przyrządy do pisania i żwawym krokiem ruszyłem w stronę otaczającego okolicę niczym mur lasu. Spokój nadszedł praktycznie od razu. Kiedy spod moich stóp zniknął chodnik, a pojawiła się wąska, żwirowa ścieżka, budynki i robotników zastąpiły drzewa i cisza. Szybko jednak poczułem, że mój umysł jest już zbyt zmęczony, żeby dzisiaj rozpoczynać artykuł. Oddałem się więc błogiemu i bezcelowemu spacerowi. Ścieżynka prowadziła mnie z grabnymi zakrętami, Czasem dając tylko wybór za pomocą nielicznych rozdroży. Poczucie braku jakiejkolwiek ludzkiej istoty w promieniu setek metrów było aż niepokojąco kojące. W końcu wylądowałem na czymś, co dzięki jeszcze nierozwiniętym na gałęziach liściom mogło uchodzić za punkt widokowy. Miasto jako panorama oglądane z leśnego wzgórza wyglądało dużo przyjemniej niż z bliska. W powoli zapadającym mroku z tej odległości miejskie lampy przypominały drgające płomyki świec, a ciągnąca się wzdłuż budowanej linii kolejowej ogniska napawały dumą z siły człowieka. Przenikliwy wieczorny wiatr wygonił mnie jednak szybko z owego wzgórza, uświadamiając mi, że najwyższa pora już wracać do domu. Co gorsza, Zdałem sobie również sprawę, że nie za bardzo wiem, gdzie jestem. Jednak dzięki dopiero co oglądanemu przed chwilą obrazowi, bez większego problemu wybrałem z plątaliny ścieżek taką, która powinna mnie sprowadzić z powrotem do cywilizacji. Schodząc szybko w dół, zostałem zatrzymany i zaintrygowany przez przedziwnie wyglądającą boczną ścieżkę, która to nagle zapadała się. Tworząc małą dolinkę, szybko rozgryzłem zagadkę, zauważając na jej dnie resztki dawnego ceglanego podpiwniczenia. Zdziwiłem się jednak, nie wiedząc nic o żadnych ruinach w okolicy. Zbyłem to jednak po chwili wzruszeniem ramion mogła to być przecież dawna chata leśniczego lub drwali i zanotowałem ich obecność w głowie jedynie jako ciekawostkę. Dalsza droga zmusiła mnie jednak do szybkiej rewizji moich poglądów. Nieco z boku ścieżki, częściowo ukryty w krzakach, stał przedziwny obły postument. Niespodziewanie i nienaturalnie wyrastający z ziemi, z miękko zakończonym czubkiem, z czterema dziurami, z których wypływały ścieżki wilgoci i mchu. Moja przeklęta ciekawość zwiodła mnie z bezpiecznej drogi do tego obiektu. Niepokój, który on wzbudzał, został nagle zwielokrotniony, kiedy odkryłem u jego podstawy mnóstwo wypalonych ciemnych świec i zniczy. Przeszedł mnie gwałtowny dreszcz i odruchowo przeżegnałem się, mimo że już od wielu lat Kościołami interesuję się tylko i wyłącznie w sensie historycznym. Zapragnąłem jak najszybciej wrócić na ścieżkę i popędzić nią w stronę domu. Jednak kiedy tylko na nią wypadłem, zauważyłem, że została ona zatarasowana przez spokojnie stojącego na jej środku kruka, przyglądającego mi się jednym okiem. W tym momencie dopiero uświadomiłem sobie, że przez cały mój długi spacer nie spotkałem ani nawet nie słyszałem ani jednego zwierzęcia. I właśnie w tej chwili ten słynący z grozy ptak, całkowicie bez lęku, Stał na mojej drodze do świateł miasta. Tym samym zmusił mnie do rozejrzenia się dookoła, czego do tej pory żałuję bardziej niż czegokolwiek innego w życiu. Kiedy bowiem moje spojrzenie przebiło się przez półmrok i zarośla dookoła, zdałem sobie sprawę z bycia otoczonym przez płyty nagrobne. Poprzekrzywiane, strzaskane i omszałe. Niewątpliwie od dziesiątek lat opuszczone, a jednak jakimś cudem dopiero teraz przeze mnie zauważone, świece skrzyły się wszędzie dookoła. Do tej pory otaczająca mnie cisza została gwałtownie przerwana przez szelest setek skrzydeł i skrzek dziesiątek gardeł. Najróżniejsze ptaki gwałtownie poderwały się z ziemi i z wrzaskiem zaczęły umykać ku niebu, Poza krukiem, nadal blokującym moją drogę. Mimo braku żadnego zagrożenia, i mogąc sobie przecież wytłumaczyć w pełni to, co się dzieje wokół mnie, poczułem, jak moje serce trzepocze jak uzająca, chociaż to chyba niemożliwe. Przysięgam, że zaczęło bić jeszcze szybciej, a to przez widok grobu różniącego się od wszystkich innych. Otwartego i ziejącego ciemnością. Nie mam pojęcia, jaka siła pchnęła mnie w jego kierunku, bo niewątpliwie nie mogła to być już ciekawość. I chociaż pewnie nikt mi w to nie uwierzy, i w tej sytuacji powinienem pozostawić to tylko i wyłącznie dla mojej świadomości, nawet rozsądniej spróbować zrównać to ze wspomnieniem sennego koszmaru, to pewny jestem tego, co się potem wydarzyło. Kiedy stanąłem nad granicą ziejącego ciemnością i odorem stęchlizny dołu, zamajaczyła mi na jego dnie blada, skulona postać. Przez chwilę jeszcze próbowałem sobie wmówić, że to pewnie korzenie lub kamień i to przerażony umysł i światło płatają mi figle. Wtedy jednak postać ta uniosła powoli głowę i wbiła we mnie oczy, których widoku nigdy nie zapomnę. Niebieskie, w tak silny, nienaturalny, opalizujący sposób. Wtedy z grobowca do moich uszu doszedł szept. Pomścijna z prawdą. Rzuciłem się do ucieczki nie patrząc już na ptasiego strażnika, który spokojnym krokiem zszedł mi z drogi. Tylko raz rzuciłem okiem za siebie, kiedy przesadziłem pogięte metalowe ogrodzenie, żeby ujrzeć. Ordzewiałą bramę ozdobioną napisem: Cmentarz Pacjentów Szpitala Psychiatrycznego 1800-1850. Na chwilę w mojej głowie pojawiła się myśl, że nie przypominam sobie, żeby w mieście istniał taki szpital. Potem jednak mój mózg wypełniała już tylko panika. Nigdy jeszcze w życiu nie cieszyłem się tak na widok światła jak tej nocy. Po raz pierwszy uświadomiłem sobie, jak ogień i cywilizacja są dla człowieka bezpieczną przystanią, którą sam sobie własnymi rękoma zbudował. Dopiero po kilku godzinach we własnym domu uspokoiłem się na tyle, żeby zacząć rozważać, co zobaczyłem. Mimo wielkich chęci, nie potrafiłem włożyć między bajki tego, co się wydarzyło. Jestem pewien tego, co zobaczyłem. Jednak próba przedstawienia mojej przygody znajomym z redakcji skończyła się zgodnie z przewidywaniami. Ci tylko ze współczuciem stwierdzili, że zmiana środowiska naprawdę źle na mnie wpływa. Dodatkowo poradzili, żebym udał się do miejscowego lekarza od nerwicy i chorób umysłu po poradę. Zdałem sobie sprawę, że zdecydowanie lepiej, żebym przynajmniej na razie zostawił wydarzenia tej nocy dla siebie. Spróbował rozwikłać zagadkę wydarzeń mojego spaceru na własną rękę. Kierunek. Nie było na razie mowy o powrocie na cmentarz, na który trafiłem w trakcie mojego feralnego spaceru. Nawet w świetle dnia, wizja ponownego ujrzenia niebieskookiej istoty ukrytej w otwartym grobie była zbyt przerażająca, żebym odważył się ponownie zapuścić w tamte tereny. Zresztą, nie wiem, czy ponownie trafiłbym w to samo miejsce. Bezwiedna przechadzka i szaleńcza ucieczka nie pozwalała mi w pełni zlokalizować miejsca, w którym nekropolia się znajduje. Jednak bez większego problemu zdobyłem w miarę aktualną mapę terenu. Krajobraz okolicy był płynny, przez ciągłą i szybką rozbudowę miasta. Udało mi się jednak wykreślić obszar, o promieniu około 800 metrów, w którym, jak wierzę, owo przeklęte miejsce się znajdowało. Wyglądało na to, że nie jest tak bardzo w głębi lasu, jakby mi się początkowo wydawało. Musiało być mu całkiem blisko dostojących na skraju miasta poniemieckich budynków, w tej chwili była tam chyba jakaś fabryka i hotel robotniczy. Miałem właściwie tylko jeden punkt z zaczepienia. Napis na bramie, przez którą wybiegłem: Cmentarz Pacjentów Szpitala Psychiatrycznego 1800-1850. Nie mogłem sobie jednak przypomnieć żadnych wzmianek o takowym przybytku. Prawdą jest, że nie wykluczało to możliwości jego istnienia. Nie sięgałem raczej po współczesną historię miasta. Interesowało mnie to, co działo się w nim 200 lub 300 lat temu. Postanowiłem potraktować tę sprawę tak, tak jakbym potraktował zlecenie dziennikarskie. Mimo się pającego od rana deszczu, przemierzyłem szybkim krokiem kilka ulic dzielących mnie od biblioteki miejskiej. Kiedy stanąłem w jej przestronnym holu, cały ociekałem wodą. Woźna obrzuciła mnie i kałużę, która szybko utworzyła się pod moimi nogami, po poirytowanym spojrzeniem i tylko ruchem głowy dała mi znać, żebym oddał jej płaszcz i wszedł do czytelni. Kilka minut potem siedziałem już przy długim drewnianym stole z kopią kroniki miasta oraz skopiowanymi w księgę gazetami z interesującego mnie okresu. Praktycznie sam w budynku mogłem bez przeszkód oddać się lekturze, w którą szybko wsiąkłem. Historia Mimo, że zaskakująco ciekawa, jak się okazuje, w okresie, który przeszukiwałem miastem, w praktyce rządziła rodzina Engelów, jej członkowie zajmowali wszystkie istotne stanowiska na prezydencie poczynając, a na komendancie policji i ufundowanej wtedy Straży Pożarnej kończąc. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wraz z nadejściem roku 1850 zaczęła ona tracić stanowiska. Tak, żeby dwa lata później już nie było na ich temat żadnych wzmianek. To niewiele wnosząca informacja, ponieważ nic o istnieniu szpitala dla umysłowo i nerwowo chorych znaleźć nie mogłem. Chciałem już zabrać się za poszukiwanie innych pięćdziesięcioleci, przypuszczając, że w ciemności i panice mogłem źle zapamiętać datę. Kiedy jednak chwyciłem za zakładkę, i wcisnąłem ją w miejsce ostatniej wzmianki o Engelach, zwróciłem uwagę, że ta weszła w swoje miejsce zdecydowanie zbyt głęboko. Nikt normalnie by czegoś takiego nie zauważył, ale długie pół roku spędzone na pracy przy składaniu książek sprawiło, że niesamowicie byłem na takie rzeczy wyczulony. Taka praktycznie niewidoczna dziura między stronami tworzyła się kiedy ktoś bardzo umiejętnie jedną z nich usunął. Szybkie sprawdzenie pokazało, że w przedziale z lat mnie interesujących brakowało kilkunastu stronic, podobnie w gazetach. Przecież jednak numery się zgadzały. Jednak wiedziałem, że i na to był sposób. Mając mnóstwo czasu, odpowiedni sprzęt i umiejętności, dało się wywabić atrament, i nadrukować nowe oznaczenia. Chwyciłem z półki jeszcze dwie kopie kroniki, i w każdej z nich stwierdziłem usunięte strony w latach 1800-1850. Przeszedł mnie dreszcz. Nie mogłem mieć pewności, ale, nadal, pod wpływem wydarzeń mojej wizyty na tym cmentarzu, uznałem, że nie ma innej możliwości. Ktoś, zadając sobie mnóstwo trudu, wymazał z ogólnodostępnych źródeł informacje o istniejącym tutaj kilkadziesiąt lat temu szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych. Normalnie, w tej chwili sięgnąłbym po możliwości, jakie oferuje mi zawód dziennikarza, i dostał się pod jakimś pretekstem do archiwum miejskiego i oryginałów kronik. Jednak to niestety nie było możliwe. Do moich klasycznych artykułów musiałem nie raz i dwa sięgać do oryginalnych kronik i zapisków i doskonale wiedziałem, że wszelkie oryginalne zapisy z ostatnich stu lat zaginęły w wojennej zawierusze, co w tej chwili stało się dla mnie wyjątkowo podejrzane. Kilka godzin jeszcze walczyłem z obecnymi w bibliotece księgami, nic jednak nie znalazłem. I w końcu zrezygnowany postanowiłem, że muszę się napić. Siąpiący deszcz zmienił oblicze miasta. Wszystko ściemniało, a roboty ustały w oczekiwaniu na poprawę pogody, więc dookoła panowała cisza. Jedynym dźwiękiem były krople rozbijające się o każdą możliwą powierzchnię ze mną włącznie. W normalnych okolicznościach byłbym z takiej zmiany aury zadowolony. W końcu miałbym warunki do pracy. W obecnej sytuacji jednak to nienaturalne wyciszenie miasta nie poprawiało mi humoru, a wręcz przeciwnie. Sprawiało, że zaczynałem coraz bardziej zastanawiać się nad stanem własnej świadomości. Zaczęło mi się wydawać, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że od ciągłego stresu i przemęczenia zacząłem mieć urojenia, niż że wpadłem na trop. Jakiegoś przedziwnego, nadnaturalnego spisku. Takie myśli dręczyły mnie, kiedy wlokłem się w stronę rynku, gdzie miałem nadzieję znaleźć jakiś otwarty bar. Zostałem nagle wyrwany ze swoich rozważań przez pijaka, który przetoczył się przede mną w taki sposób, że prawie się o niego potknąłem. Człowiek ten przedstawiał sobie obraz nędzy i rozpaczy, brudny i w łachmanach. Z rozbieganym wzrokiem i długą, siwą brodą wyglądał, jakby chyba miał ze sto lat. Znacznie się tym samym wyróżniając z raczej dość młodego w tej chwili społeczeństwa miejscowości. Nie oglądając się na mnie, pijaczyna zniknął w najbliższej bramie, w której, jak wiedziałem, było wejście do chyba najpodlejszej w okolicy pijalni. Wtedy doznałem olśnienia. Skoro źródła papierowe są zniszczone lub sfałszowane, to jedynym sposobem na zdobycie informacji jest pierwotna i niezawodna historia, przekazywana z ust do ust. Z lekkim obrzydzeniem wkroczyłem w śmierdzącą na wpół przetrawionym alkoholem i moczem bramę i skierowałem się do drzwi oznakowanych krzywo narysowanym kuflem piwa, za którymi przed chwilą zniknął, będący w tej chwili. Moją jedyną nadzieją dziadek. Opary. Wnętrze speluny było dokładnie tym, czego mogłem się spodziewać. Mała, brudna salka z kilkoma drewnianymi stałami pokrytymi mieszaniną tłustych plam i kurzu. Na wprost mnie, za topornym barem, stał mężczyzna o aparycji opryszka. Ze znudzoną miną nalewający brudnego spirytusu do jeszcze brudniejszych szklanek, kilku oczekującym na alkohol robotnikom. Szybkie spojrzenie pozwoliło mi odnaleźć ściganego przeze mnie staruszka. Skryty lichym oświetleniem, zabunkrował się w samym rogu lokalu, pochylony nad już opróżnioną do połowy szklanką. Zamówiłem jedną porcję miejscowego specjału i skierowałem się z nią w rękach w jego stronę. Ochotę na picie szybko odebrały mi nieznanego pochodzenia fusy pływające w napoju. Dodatkowo szklanka alkoholu szybko uspokoiła jednak dziadygę, który w pierwszym odruchu zdrygnął się, jakby chciał uciec. Dziadek milczał chwilę, zerkając na mnie podejrzliwie, zanim w końcu przysunął szklankę bliżej siebie i bąknął. – Czego chce? Myślałem, że sam zapach Speluny jest nie do zniesienia, ale oddech mojego rozmówcy prawie zwalił mnie z krzesła i dopiero po chwili zdołałem odpowiedzieć: Jesteście chyba najstarszą osobą, jaką widziałem w mieście. Piszę do gazety, i przydałyby mi się jakieś historie z pierwszej ręki o tutejszej historii. Starzec wyraźnie rozluźnił się, słysząc moje zamiary. I wyraźnie widząc tutaj okazję do jeszcze kilku darmowych drinków dla siebie. A, no już siedemdziesiąt, albo i osiemdziesiąt wiosen mam już na karku. Kto by to liczył, No to co chcecie wiedzieć? Pamiętacie jak miastem rządzili Engelowie? Oczywiście, że pamiętam. To były czasy. Może teraz i kolej i wielka budowa, ale wtedy to był prawdziwy rozkwit. W pożarnej straży byłem, pod młodym Engelsem. Ech, wtedy człowiek coś znaczył. Wóz piękny mieliśmy, drabiniasty i w mundurze to się wszystkie panny oglądały, nie to co teraz. Zachęcony napiwkiem barman, na mój gest, szybko dostarczył na stolik dodatkową szklankę, którą podsunąłem starcowi pod nos. A pamiętacie może o jakichś budynkach, których już teraz nie ma, albo zmieniły funkcje? O zmianach to ja nie wiem. Już się tutaj tak szybko wszystko zmienia, że dobrze, że chociaż tutaj zawsze można co wypić. No, ale czego już nie ma, to coś wiem, bo parę się rzeczy spaliło. Co to do fundamentów doszło? Dom starego doktora. Tam przy początku głównej ulicy, pałac Engelów, tam gdzie w parku polana bez drzew jest. Ach, jego szkoda. Straszna szkoda. Krótko po tym naszą jednostkę rozwiązali. Czy jeszcze co? W tym momencie stary strażak zawahał się, jakby orientując się, że zabrnął w teren, o którym opowiadać nie chciał lub nie powinien. Był już jednak solidnie pijany i kolejna szklanka lądująca w jego rękach przełamała tamę. No i szpital dla czubków też się spalił do gołej ziemi, tam gdzie hotel robotniczy postawili. Serce podskoczyło mi do gardła, i z trudem ukryłem ekscytację, w mój głos i tak wdało się drżenie. Pamiętacie pożar tego szpitala? Stary dłuższą chwilę wahał się, jakby walcząc z samym sobą. Dało się fizycznie dojrzeć, jak powoli coś pęka w jego wnętrzu. W końcu podniósł wzrok z nad szklanki, a w jego oczach widać było coś zdecydowanie bardziej dziwnego i przerażającego, niż tylko beznadzieję i alkoholową mgłę. Paliło się! Jezusie, jak to się strasznie paliło! Ludzie, co tam w okolicy mieszkali, mówili, że często tam krzyki i zawodzenia po nocach były. Ale tego, jak oni wtedy krzyczeli, tego nigdy nie zapomnę. Jakżeśmy dojechali na miejsce, płonął już cały dach i drugie piętro. Doktory i pielęgniarki stali na placu i się tylko niemo patrzyli, Jakżeśmy próbowali to zgasić, ale nic się nie dało. Stare drewno, pościele. Już po godzinie wiedzieliśmy, że spłonie do ziemi. Straż z Gdańska nie zdąży dojechać z pomocą. Nikt tam nie chciał wejść. Ryzykować życia dla wariatów. Ale w końcu ja i jeszcze kilku żeśmy weszli. Nasz komendant, młody Engels, nas poprowadził. Próbował kogoś wyciągnąć. I tego widoku nigdy nie zapomnę. Dziesiątki ludzi przywiązanych do swoich łóżek, płonących, nie mogących się ruszyć i oni nie krzyczeli: "Och, panie!" nie krzyczeli. Śmiali się i płakali tylko to. Nie bali się, kiedy my baliśmy się strasznie. Chłopaki zostali ich na tych łóżkach wyciągać, ja z komendantem dalej pobiegliśmy w kolejne sale, gdzie oni wolno biegali. Próbowałem złapać jakiegoś, wyciągnąć, ale oni się wyrywali. Biegli wszyscy w jedno miejsce, w najgorszy ogień. Dusząc się już dymem z panem Engelem, dobiegłem tam, gdzie oni wszyscy uciekali, do jednej sali, gdzie wszyscy rzucali się do ściany płomieni i stosem płonęli coraz większym i większym. Zemdlałem. Pan komendant mnie wyciągnął. Ocknąłem się już na placu, gdzie wszyscy już martwo patrzyli na tą rzeź. Tych, co wyciągnęli, już nawet nie próbowali ratować i nawet tych jeszcze rzężących zaczęli wrzucać na trupi wóz. I już pan burmistrz tam był i chyba wszyscy Engelowie patrzyli na to wszystko i kiedy został już tylko popiół i dym, a zwłoki zwieziono, to się rozeszli. Od tamtej chwili wszystko się zaczęło sypać. Po skończonej opowieści starzec nie był w stanie wykrztusić już ani słowa, i zaczął tylko cicho łkać. W ciszy wstałem i położyłem na barze banknot, przykazując, żeby dziś staremu alkoholu nie zabrakło i z chaosem w głowie wróciłem na deszczową ulicę. Gdzie nogi poniosą? Bezwiednie szedłem przed siebie, nie zważając uwagi na to, że mój płaszcz całkiem już przemógł, a krople wody skapywały mi z nosa i włosów. Wizja dawno zgasłego ognia i krzyków dawno zmarłych ludzi wypełniały mój umysł, jak gdybym sam nosił ślady oparzeń. Nieudolnie próbowałem zebrać myśli i uporządkować wiedzę, którą zebrałem: sfałszowane kroniki, engelowie, pożar, szpital dla chorych na umyśle, cmentarz, istota o błękitnych oczach. Nie wiedząc gdzie idę, przemierzyłem tak główny rynek i skręciłem w jedną z bocznych alejek. Prawie uderzyłbym w ceglaną ścianę, kiedy przede mną wyrósł budynek. Szybko rozpoznałem go jako klasztor pod wezwaniem Świętej Anny. Jeden z najstarszych budynków w mieście. Z pewnością dobrze pamiętający wydarzenia, które teraz powracały z przeszłości, żeby mnie prześladować. Nigdy nie byłem szczególnie religijny, skłaniałem się raczej ku proglądowi, że religia to skuteczny narkotyk trzymający pospólstwo w ryzach, czasem też ściągający ku sobie strapionych ludzi umysłu, skuszonych obiecywanym przez niego wewnętrznym spokojem. Definitywnie czymś, czego bardzo w tej chwili potrzebowałem. Zdecydowałem się więc przejść przez spore, surowe, Drewniane drzwi prowadzące do wnętrza kościoła. Dwa rzędy drewnianych, zdobionych na końcach ławek, ustawionych na szachownicowej posadzce, tworzyły korytarz prowadzący do ołtarza, który przyrównałbym do pewnej formy tryptyku. W centrum otoczony czarnym marmurem oraz srebrem i złotem, Jezus Chrystus. Po jego lewej stronie, święty Franciszek. Otoczony rzeźbionymi w złocie twarzami zwierząt, a po prawej Matka Boska, podobnie jak jej syn, oprawiona w srebro i złoto. W całym budynku panował półmrok, dyktowany pogodą. Witraże były martwe i nie rzucały nawet jednej plamki kolorowego światła. Gotyckie obecnie wnętrze wypełniał szum kropel deszczu rozbijających się o dach. Spokoju nie zakłócała obecność żadnego wiernego. Nie zamierzałem się modlić, jednak, atmosfera tego miejsca zdołała rozproszyć chaos pokrywający moje myśli. Zacząłem się powoli przechadzać wzdłuż ścian, planując zatoczyć pełne koło z dwiema nawami i powrócić przed główny ołtarz. Przybytek ten słynął w mieście z obrazów, i to one przykuły moją uwagę. Pieta, nieznanego autora, z świetnie dobranymi kolorami, odważnie namalowana, zaschnięta krew, świetnie znosiła próbę czasu. Ponownie święty Franciszek, stojący nad leśnym potokiem. Archanioł Michał zadeptujący głowę bestii. Chrystus nauczający. Skupiony na malowidłach i zdobieniach, przypominając sobie nauki odebrane w tym zakresie w strakcie studiów. Prawie całkowicie zapomniałem odręczącej mnie tajemnicy. W pewnym momencie jednak musiałem się zatrzymać. Dłuższą chwilę nie mogłem skojarzyć z żadną świętą postacią twarzy, którą ujrzałem. Kunszt artysty nie pozwalał na przyjęcie założenia, że podobizna jest koślawa i przez to nierozpoznawalna. Portret mężczyzny. W ciężkiej do określenia szacie na czarnym tle, z siwymi włosami i haczykowatym nosem oraz błękitnymi oczyma. Postać ta wydawała mi się znajoma, i po kilku minutach z przerażeniem uświadomiłem sobie, kogo widzę. Twarz tą, jak wierzę, widziałem w życiu tylko raz. Na w kronikach, które przeglądałem, to Nestor Rodu Engelów który przybył do miasta i zapoczątkował ich dominację. Ale co jego portret robił pośród mających już kilkaset lat dzieł? Zszokowany zbliżyłem się do dzieła i zacząłem oglądać je dokładniej, chcąc przyjrzeć się jakiemuś szczegółowi, mając nadzieję, że tłonie jest planowo czarne, a to tylko skutek upływu lat i może jednak skrywać pewien obraz, Oparłem się o wszechobecne zdobienie otaczające ramę. Moja ręka zsunęła się po wypolerowanym ślimaku, skutek czego runąłem jak długi. Raban, którego narobiłem, rozszedł się po kościele jak samotny burzowy grzmot. Zrezygnowany, powoli podniosłem twarz z podłogi, żeby spojrzeć w szczelinę. Szczelinę, której w żadnym razie się nie spodziewałem. Na całej szerokości obrazu ściana nie przylegała ściśle do podłogi, a oddzielała ją od niej około centymetrowa szczelina. Powoli podniosłem się i śledząc szczelinę, zauważyłem, że już cieńsza, ale wiedzie przez ścianę, zwinnie wijąc się między rzeźbieniami i umykając ludzkiemu oku. Nie myśląc wiele, a zaczynając na powrót czuć palący ogień ciekawości i ekscytacji, chwyciłem zarzeźbione zawiasy i jąłem ciągnąć ścianę ku sobie. Ta z oporem ale ruszyła się z miejsca. Już po kilku chwilach, zdyszany, stałem przed ciemnym, cuchnącym stęchlizną otworem. Jedyne co w nim widziałem to kilka pierwszych stopni wiodących w dół. W dół. Ziejący ciemnością i wilgocią tunel w naturalny sposób był nieprzyjemny i odpychający. Mimo to w jakiś niewytłumaczalny sposób, przez aurę obrzydzenia i niepokoju przebijał się magnetyzm. Było to coś więcej niż ciekawość. Nie była to już siła generowana przez moją własną podświadomość. Ta moc pochodziła z tego otworu. Sama tajemnica domagała się poznania i wciągnięcia kolejnej duszy w grono jej wyznawców. Właściwie, wbrew sobie, postawiłem pierwszy krok w dół. Ledwo otrzymałem równowagę na wąskich kamiennych stopniach. Szybko musiałem zrezygnować z opierania się o ścianę. Pokryta grzybem i bliżej nieokreślonym śluzem, była zbyt odpychająca, żeby mógł się przemóc do dotykania jej. Ciemność tylko utrudniała drogę, a zapałki zdawały się na nic. Blask małego płomyczka tylko bardziej mnie oślepiał. Wszechogarniająca czerń i monotonne, powtarzające się identyczne kroki szybko zabiły poczucie czasu. Nie wiem, czy minęło w rzeczywistości kilkanaście minut czy godziny. Musiałem być już niesamowicie głęboko. Pod miastem nie mogło być tak głębokich podziemi. Zacząłem wpadać w panikę, wątpiąc, czy jeszcze jestem na tym świecie, czy nie. Wpadłem w jakiś piekielny, niekończący się korytarz, przedziwną karę za ciekawość, niczym kolejna tortura piekła Dantego. Przyspieszenie kroku nieuchronnie skończyło się potknięciem na śliskich stopniach. Padając w przód, poszybowałem w ciemność. Ocknąłem się na powierzchni, która dzięki Bogu nie była już pochyła. Leżałem na płaskiej, zimnej, kamiennej posadzce. Obolały wstałem, opierając się o ścianę. Ta, w przeciwieństwie do tych schodów, była zaskakująco sucha. Przynajmniej do chwili, kiedy moje palce natknęły się na wbudowaną w nią misę wypełnioną jakimś płynem. Zaskoczony powąchałem własną dłoń i stwierdziłem, że ta ciecz to oliwa. Dziękowałem Bogu, że szybko zrezygnowałem z oświetlenia sobie drogi za i jeszcze kilka mi w kieszeni zostało. Blask płomieni szybko rozlał się po sali, kiedy ogień płynął zgrabnymi rynienkami z misy do misy. Pomieszczenie okazało się być bardzo precyzyjnie wykutym w litej skale. W kształcie idealnego sześcianu, przypominało pewną przedziwną formę kaplicy. Pierwszy moją uwagę przykuł sufit, który swoim widokiem nieomal ponownie rozbawił mnie świadomości. Cały bowiem złożony był z ludzkich czaszek, ciasno ułożonych jedna obok drugiej, tak że setki pustych oczodołów śledziły każdy mój ruch. Dopiero po kilku chwilach zdołałem zerwać z nimi ten przedziwny kontakt wzrokowy i rozejrzeć się po pomieszczeniu. Wzdłuż ścian ustawione były solidne, drewniane skrzynie, wszystkie ozdobione plątaninami dziwnych i nieznanych mi symboli. Mój wzrok po kolei przechodził po dziwnych przedmiotach ułożonych na wiekach skrzyń, a było na czym zawiesić oko. Uposażenie alchemiczne przeplatało się z opasłymi księgami. Dziwnie wyglądająca biżuteria rozrzucona była pośród starannie złożonymi w dziwnie układy kośćmi. Pewnie jeszcze długo mógłbym przypatrywać się rozłożonym tam różnościom, gdybym w końcu nie zobaczył środka przeciwległej ściany, pod którą stał wielki kamienny stół, zapewne ołtarz, a o jego blat opierał się non szalansko mężczyzna. Ubrany modnie i elegancko, ale o jakieś sto lat za późno, uśmiechał się do mnie ciepło. Problem z jego postacią nie leżał jednak w jej przestarzałym ubiorze, czy też nawet miejscu spotkania, a raczej w fakcie, że był półprzezroczysty. Zanim zdążyłem jakkolwiek zebrać się w sobie, tamten zaczął mówić, a jego głos dochodził jakby z każdej strony. Niesamowicie miło w końcu Cię poznać. Obserwowałem Cię z dużą uwagą, jak dzielnie podążałeś moimi śladami. Teraz w końcu możemy uciąć sobie cywilizowaną pogawędkę. Zdołałem w końcu wydusić z siebie jakieś stłumione przerażeniem słowa. Kim jesteś? Ale doskonale mnie znasz odparł mężczyzna i po chwili kontynuował. Jestem ofiarą własnego bogactwa, której życiorys studiowałeś. Nazywam się Eusebiusz Engel, zwany Starym Engelem, i wiem, że od dawna nie żyje. Pozwól, że oszczędzę ci dopytywań i po prostu opowiem moją historię. Nie jest ona aż tak skomplikowana. Jestem przedstawicielem jednego z dawnych rodów szlacheckich, tych prawdziwych. I naprawdę potężnych, których korzenie sięgają samych początków człowieka na tym kontynencie. I czego większość ludzi nie wie, a ty się zapewne powoli domyślasz. Nie jesteśmy do końca tacy jak pospólstwo. Nasza krew jest czysta, zachowujemy pewne hmm, niesamowite właściwości. Jak chociażby niesamowitą długowieczność, którą trzeba skrywać przed obcymi. I bojaźliwymi, pod płaszczem rzekomych zgonów i kazirodztwa. Dla mnie jednak przygoda na tym łespadole już się zakończyła i siedzę tu tylko cząstką swojej dawnej mocy. Chodź za mną! Niezdolny oprzeć się słowom tej istoty, bezwiednie wstałem i podążyłem za mężczyzną, kiedy ten odsłonił z ściany Gobelin i poprowadził mnie w ciemność. Prowadził mnie do kolejnej sali, ściągnącymi się rzędami kamiennych sarkofagów pod ścianami. Nie byłem wcale chętny do kończenia swojego żywota, jednak inne plany miało co do mnie moje potomstwo. Widzisz, taką istotę jak ja bardzo ciężko jest zgładzić lub zniszczyć. Potrzebny jest straszliwie potężny ładunek ludzkiej energii, moc pozyskana z śmierci. Wiesz, mój drogi... Kiedy taki ładunek został tu wytworzony? Wiesz, pośród dymów i ogni szpitala psychiatrycznego. W imię swojej chorej ambicji moje potomstwo złożyło w ofierze dziesiątki niewinnych ludzi, żeby wyrwać z moich rąk władzę, której jeszcze nie chciałem im dać, i upadłem niczym Cezar, kiedy ostrzem, w które wlali moc tych śmierci, przebili moje serce i bez zdziwienia. Wiele nie musiało minąć, odkąd położyli mnie tutaj. Duch oparł się o centralną w rzędzie kamienną trumnę. Żeby ród zaczął niszczeć, żeby w końcu prawie zdechnąć, chociaż jeszcze jakieś engelopodobne pomioty panoszą się po mojej ziemi, a ja cierpię tutaj, w tej dziurze, bo widzisz. Śmierci, które zostały dokonane, żeby zabić mnie wraz ze mną, trwają. I wraz z nimi ciągle cierpię. Ciągle płonę z setku wariatów, a ciebie potrzebuję, żebyś wydobył prawdę o moim potomstwie na świat. Duch odsunął bez wysiłku wieko swojej trumny i wskazał dłonią. Całkowicie bezwiednie, tak bardzo otumaniony przerażeniem, że nie czujący prawie już nic, zbliżyłem się do trumny i chociaż wydawało mi się, że to niemożliwe. Przeraziłem się jeszcze bardziej i zachwiałem. Wewnątrz znajdowało się to samo niebiesko okie ciało, które wezwało mnie na cmentarzu. Uratuj nas prawdą, szepnął duch. Reszta trumien z nazwiskami rzekomo umierających i rodzących się Engelów jest pusta. Zajrzyj. To wydmuszka degeneratów, powiedział upiór i rozpłynął się. Posłusznie zacząłem odsuwać kolejne wieka, i kolejni synowie i córki dawno zmarli, według dat, okazywali się nigdy nie istnieć. Trumne były puste. Piszę o tym wszystkim z mojego domu, praktycznie nie odchodzę od maszyny, nie jem ani nie piję. Wiem, że choć pewnie nikt mi nie uwierzy, to muszę dokończyć ten tekst, chociaż nie wiem, czy zdołam. Pod moimi oknami po zmroku krążą dziwni ludzie, ubrani w czarne płaszcze, z twarzami skrytymi w cieniach. Czuję od nich dziwną moc, a raz jestem gotów przysiąc, że gdy jeden z nich się na mnie spojrzał, to ujrzałem opalizujące niebieskie oczy. Jestem w niebezpieczeństwie, już słyszę kroki na schodach i łomotanie do drzwi. Oni tu są. Engelowie przyszli po swoją tajemnicę. Scenariusz Kacper Wójtowicz, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.